Panie Jacku, bardzo proszę. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Raport, który przedstawiamy, jest raport w sprawie możliwości prawnych Wojska Polskiego w roku 2018. Tak, teraz mamy 2019, to się nie zmieniło. Może tak tylko wstępu, bo myślę, że to jest bardzo istotne. Są pewne założenia niemerytoryczne, które ukierunkowują modernizację Wojska Polskiego, o tym się często nie mówi, a które de facto mają olbrzymi wpływ na praktykę modernizacji Wojska Polskiego. I to są uproszczeniu dwie rzeczy. Jedna to jest ponadprzeciętny wpływ aktualnego sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych. Kwestia nie tylko zdolności, czy poziomu kompetencji dowództwa, czy poziomu jakości sprzętu, ale też źródeł pozyskiwania tego sprzętu. To jest bardzo ważne. O tym się wiele nie mówi, a taki przykład mogę podać z rozmów nieformalnych. Fundacja Narwa tutaj w Warszawie z osobami bliskimi decyzją w tej kwestii z dobrej zmiany, gdzie słyszałem osobiście wprost, że jest całkowicie nieistotne, jak bardzo skuteczne są systemy PAC-u. Ważne jest to, że są amerykańskie. Jak kupimy, to Amerykanie dzięki temu nie będą mieli większych wątpliwości niż nas bronić, tak? Jeżeli kupuję, nie wiem, sprzęt AGD w domu, to raczej niekoniecznie najlepszego kolegi, tylko tego, kto jest sprzętem po prostu dobre witanie. Tutaj to jest to zastrzeżenie niemerytoryczne, które istnieje w Polsce już od czasów co najmniej wyboru samolotu wielostronnych F-16, które niekoniecznie w sposób oczywisty wygrały przetarg. I drugi taki punkt, który jest bardzo trudny, zwłaszcza w systemie demokratycznym, to, że pewne decyzje związane z obronnością kraju mogą być oczywiście niepopularne społecznie, a ponieważ przez długi czas na szczęście mieliśmy czasy bezpieczeństwa i pokoju, wpływa to bardzo silnie na decyzje zakupu drogich jednostek uzbrojenia dla wojska, czy też chociażby kwestia poboru, które nie tylko że zostało zlikwidowane, ale nie zostało zastąpione czymś efektywnym. To znaczy mamy armię zawodową, która ma się mobilizować na czas wojny, a od 10 lat nie szkoli rezerw. Tak? To jest taka bardzo silna wada systemu, która jest uwieczniona. Ale dzisiaj chciałbym się skupić na kwestiach sprzętowych, bo myślę, że one często unikają nas z tej prostej przyczyny, że po prostu są nudne, tak? I łatwiej jest powiedzieć, nie wiem, o tym, ilu mamy żołnierzy, albo który generał dostał kolejną gwiazdkę, natomiast trudniej jest powiedzieć coś merytorycznie na temat sprzętu, który powinniśmy wybrać, albo który z czym to się wiąże. Tutaj na początek kilka liczb tylko symbolizujących stan aktualny i znowu, żeby dobrze zrozumieć te liczby, które teraz powiem, trzeba się odwołać do historii, spojrzeć z większej odległości na rzeczywistość naszego kraju, bo wtedy po prostu widać więcej. To znaczy, mamy przykład Rosomatu, który kupujemy i rzeczywiście jest to sprzęt dosyć dobrej jakości, ale który w praktyce nie tworzy całościowego systemu dla piechoty zmotoryzowanej. Można spytać dlaczego. Otóż jak cofniemy się o dwa wieki do XIX wieku i do Indii, rządzonych wtedy przez Brytyjczyków, to wiele możemy zrozumieć z tego, co się dzieje aktualnie z systemami uzbrojenia w Polsce. O co chodzi? W systemie kolonialnym brytyjskim oczywiście bardzo chętnie używano kultury ludzi z lokalnych etnosów do wypełniania szeregów wojska brytyjskiego, natomiast przestrzegano jednej zasady, bardzo prostej, to znaczy jednostki, które są wypełniane tubylcami, mają mieć o generację starszy sprzęt i jednostki tworzone w metropolii z Anglosasu. I to jest rzecz, której bardzo dobrze przestrzegano przez cały XIX wiek, ze względu na to, że po prostu demograficznie przewaga po stronie Indii była nokautująca, w związku z czym przewaga techniczna musiała być po stronie brytyjskiej. I wtedy w praktyce najłatwiej było widać po karabinach piechotnych, które mieli generacje starsze właśnie żołnierze, którzy byli chłopakami. Natomiast aktualnie takim probierzem tego, czy mamy zdolność, prawo do samodzielnego decydowania o zdolnościach bojowych armii polskiej, są systemy przeciwlotnicze i systemy przeciwpancerne.
systemach przeciwlotniczych planów modernizacji było wiele przez ostatnich 20 lat. Żaden jeszcze nie wszedł w życie. Teoretycznie Patriot niedługo będzie faktem, natomiast jeszcze nie jest. I tutaj tak od razu taka gwiazdka, krótki przypis, który może być dla Państwa istotny. Od dłuższego czasu zaliczkuje się zakupy nowego sprzętu w Polsce. Co to znaczy? To znaczy, że płacimy, zanim otrzymamy towar. Jaka była intencja, która stała za tą decyzją? Czy intencja ta była dosyć prosta. Chodziło o to, żeby polskie państwowe zakłady nie musiały brać kredytów. W ten sposób obniżamy koszty finansowe skracenia produkcji. Koszt jednostkowy sprzętu jest tańszy. Dzięki temu państwo polskie ma sprzęt z polskich fabryk, który jest troszeczkę tańszy. Tak? Natomiast w praktyce, w sytuacji, kiedy kupujemy sprzęt, który jest produkowany albo modernizowany za granicą, również ten system zaliczkowania obowiązuje. Jeżeli, znowu analogia historyczna, w 1939 roku zapłaciliśmy za samoloty brytyjskie, w 1939 roku zapłaciliśmy za czołgi francuskie, natomiast one nigdy się nie pojawiły, nie zdążyły na kampanię polską, tudzież wrześniową. Aktualnie zaliczkowane, sprzęt zaliczkowany, a nie otrzymany, który już się spóźnia z terminami wejścia do służby wojsku polskim, ta liczba przekracza, co najmniej jest zbliżona, do ilości miliardów złotych, które są przeznaczone na modernizację Wojska Polskiego w ciągu roku. Tak, 100% budżetu rocznego przeznaczonego na modernizację Wojska Polskiego przez napisy z poprzednich lat już jest wydatkowanych, a sprzętu tego żołnierz polski jeszcze nie otrzymał. Broń przeciwpancerna. Dlaczego to jest ważne? Tak? Dlatego, że czołgi okazały się w ogóle pojazdy mechaniczne głównym środkiem walki, pomimo wątpliwości ekspertów sprzed 10-15 lat, którzy musieli zmierzyć broni pancerną. Teraz w dużym uproszczeniu takim skrótowym, jak się patrzy na broń przeciwpancerną i czołgi? To znaczy, najprostszy sposób to jest sprowadzenie odporności pancerza czołgu do ilości milimetrów stali jednorodnej. Oczywiście teraz czołgi już nie mają takich pancerzy, ale to upraszcza i analitykom, i prostym ludziom takim jak my, spojrzenie na to, jaką ma możliwość. Otóż większość pocisków przeciwpancernych w Wojsku Polskim ma zdolność przebicia pancerza około 300 mm. Zliczeniowa odporność pancerza zmodernizowanych czołgów, nie mówię o najnowszych, to jest około 900 mm. To znaczy to w praktyce, że możemy się umówić na potyczkę, w której oni będą stać, a my będziemy strzelali, jak skończycie nam amunicję, to oni strzelą raz. Tak? Jeżeli spojrzymy na broń przeciwpancerną ostatniej szansy piechoty, czyli w naszym przypadku RPG-7, głównice pocisków, których używamy w tej broni, po pierwsze nie są produkowane w Polsce, po drugie zdolność przebicia pancerzy mają też około 300 mm. Natomiast powstańcy, buntownicy, terroryści, jak chcą ich zwać na Bliskim Wschodzie, od wielu lat używają w tej samej broni głowic, które mają zdolność przebicia pancerza około 550 mm. I kosztuje według szacunków to około 50 dolarów na sztukę. To pokazuje, że problem z modernizacją techniczną Wojska Polskiego nie leży w pieniądzach. Problem z modernizacją techniczną Wojska Polskiego leży w paraliżu decyzyjnym rządu polskiego, nie tylko aktualnego, ale wszystkich od drugiej połowy lat 90. Jeżeli mamy jakąś potrzebę, w tym przypadku potrzebę obronności kraju, to żeby rozsądnie rozważyć, jak obronić kraj, musimy wiedzieć, ile potrzebujemy. I dopiero wtedy możemy rozważyć, co kupimy, jak wyszkolimy żołnierzy, jakich rozstawimy. Skąd mamy wiedzieć, ile jest jaka ilość jest wystarczająca dla państwa polskiego? W uproszczeniu możemy spojrzeć na traktat rozbrojeniowy podpisany przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w latach 90. XX wieku, zgodnie z którym zgodziliśmy się na pewne limity, to znaczy ilość sprzętu, której nie przekroczymy. Inni też zdecydowali się ograniczyć w ten sposób i dzięki temu dojdziemy do sytuacji, w której będzie jakiś balans, a każdy będzie miał tyle, ile się zgodził, czyli tyle, ile uznał, że jest przynajmniej to minimum wypełnione. I tak, wymóg CFR właśnie dla czołgów, limit maksymalny dla Polski to jest 1730 czołgów.
w roku 2004, to jest taki rok, kiedy wyszliśmy do Unii, to było 1500 czołgów mieliśmy, a możliwych było 1700. Obecnie mamy niecałe 700 sztuk czołgów. Teraz jak spojrzymy na te czołgi, które ma Wojsko Polskie, to mamy albo konstrukcję z lat, końca lat 70. do 72 w żaden sposób nie zmodernizowana, albo T-91, który jest zmodernizowany do 72 i to jest początek lat 90. albo Leopardy 2, A4 i A5, to jest przełom lat 80. i 90. Miały być zmodernizowane do poziomu PL. Pierwsze trzy czołgi pojawiły się w Polsce na badania, natomiast pierwsza kompania tych czołgów ma się pojawić w Wojsku Polskim w październiku, czyli listopadzie 2013 roku. I to jest piękny przykład właśnie opóźnień spowodowanych obiektywnymi czynnikami. Teraz w tym samym czasie, kiedy my mamy czołgi produkowane w latach 80., ewentualnie w początku lat 90. i niemodernizowane nadal pomimo obietnic, inny sojusznik Stanów Zjednoczonych, inny rejonie świata, Marco, dostało w ramach tego, że są sojusznikami Ameryki, 200 czołgów Abrams, całkowicie zmodernizowanych na koszt Stanów Zjednoczonych. My w tym czasie nie otrzymaliśmy nic za darmo i płacimy jak za zboże, za patriotę. No i mam nadzieję, że kiedyś się zobaczy. Natomiast to pokazuje status państwa polskiego, który jest z perspektywy amerykańskiej ważniejszym miejscu geopolitycznie niż Maroko. I to jak się traktuje nas i jak traktują Marokańczyków, którzy, jak powiedziałem, nie zapłacili za tę modernizację i dostali te czołgi doprowadzone do stanu dobrej używalności. My będziemy mieli czołgi Leopard zmodernizowane, czyli 2PL. I one z kolei po tej modernizacji, jakże potrzebnej oczywiście, nadal będą czołgami 30-letnimi, tylko zmodernizowanymi. Proszę sobie spojrzeć na to z perspektywy własnej lodówki albo samochodu. 30-letnie, ale naprawdę dobrze zmodernizowane. I koszt szacunkowy modernizacji jednego 30-letniego czołgu to jest około 80% kosztu całkowicie nowego czołgu. 80%, czyli zamiast 120 czołgów zmodernizowanych, mogliśmy je zostawić niezmodernizowane i kupić 80 czołgów ponad całkowicie nowych. Tego oczywiście nie zrobiono. Przy czym w tej modernizacji nadal nie ma rzeczy kluczowych w czołgu. W czołgu oczywiście ma mieć pancerz i łączność i systemy detekcji nieprzyjaciela, ale musi też mieć tą kluczową rzecz, która sprawia, że przeciwnik przestanie strzelać, znaczy pociski, które go znokautują. Pocisków nadal nie zamówiono i nadal nie ma żadnych realnych szans na to, że w ciągu najbliższych 3-4 lat pojawi się cokolwiek, co może zagrozić czołgom rosyjskim z przodu. Tutaj mówię o czołgach rosyjskich zmodernizowanych, a nie najnowszych czołgach T-14, o których Amerykanie mówią, że chcieliby mieć takie za 10 lat. Natomiast w Polsce wszyscy się śmieją, że to jest system, który nie będzie działać. Ponieważ z tym kształcenia jestem historykiem wojskowym, to mogę Państwu powiedzieć, że w periodykach specjalistycznych pod koniec lat 30. w Polsce się śmiano, że te wszystkie tysiące czołgów radzieckich są z tektury i to w ogóle nie jest problem dla naszych brygad kawalerii, bo to mamy, że ten kawalerii będzie lepszy. Niemcy sprawdzili naszą tezę 2 lata później i okazało się, że niestety czołgi radzieckie po dziwo były o generacje lepsze niż czołgi niemieckie, nie tylko polskie. Bojowe wozy piechoty i transportery opancerzone kołowe, czyli bojowe wozy piechoty na kołach, jak jest de facto Rosomach. 1200 z BWP-ów tych na gąsienicach jest w gorszym stanie nie tylko technicznym, ale bojowym niż w momencie produkcji i w momencie zaprojektowania. Produkcje to są lata 80., projekt to jest początek lat 70. w uproszczeniu. Gdzie jest problem? Otóż każdy z tych wybuchów miał rakietę, czyli pancerny pocisk kierowany. Każdy z nich. Czyli każdy z nich mógł zniszczyć czołg nieprzyjaciela. Obecnie tych rakiet nie mają. Polskie, że są tak stare, że są niebezpieczne do użycia, dla użytkownika właściwie,
a w to miejsce nie wprowadzono nic nowego. Nadal te 1200 lat ponad tych bewuków, mających 30 lat, często starszych od polskich żołnierzy, mają służyć i być adekwatnymi do poziomu bojowego, który jest potrzebny w Polsce. Jeśli spojrzymy na ten sam sprzęt używany przez bojowników różnych organizacji bliskowschodnich, to oni go modernizują sobie, żeby trochę bardziej nadało się do współczesnego pola walki. Rosomak. Rosomaki to są rzeczywiście bardzo dobre pojazdy, tylko tak jak mówiłem, nie jest to system całościowy, brakuje pojazdów specjalistycznych. A każdy, albo przynajmniej część z rosomaków, miała mieć przeciwpancerne pociski kierowane, czyli umożliwić rosomakom niszczenie pojazdów nieprzyjaciela. Od kilkunastu lat są różne analizy, projekty i tezy, jak to ma wyglądać. Na dzień dzisiejszy nie ma nawet konkretnego momentu zaplanowanego, kiedy się pojawią rzeczywiście pierwsze rosomaki, które by miały zdolność podjęcia walki z nieprzyjacielem. Spójrzmy na obronę terytorialną, bo można powiedzieć, że to jest ten konik dobrej zmiany. I tutaj te zdolności są najszybciej modernizowane. Otóż kompania piechoty, którym jest właściwie obrona terytorialna, zgodnie ze standardami NATO czy amerykańskimi, powinna mieć 9 zestawów przeciwpancernych. Zgodnie z planowaną strukturą Polski, na jedną kompanię będzie przez przypadek 0,25, 1/4 takiego systemu. Tak? Amerykanie 9 sztuk, u nas co czwarta kompania. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli przełożymy to na większą skalę, bo w brygadzie miało być ich 3 i taka brygada będzie na terenie województwa, na przykład Kujawsko-Pomorskiego, z którym ja mieszkam. Tam są dwa większe ośrodki miejskie, Bydgoszcz i Toruń. Mamy 3 zestawy przeciwpancerne, którymi możemy obdzielić województwo, żeby jakoś zatrzymać nieprzyjaciela. Tak? Wydaje się to dla każdego rozsądnego człowieka niemożliwe. Artyleria lufowa. Mieliśmy ponad 1000 w momencie wejścia do Unii. W tej chwili mamy 800. Zgodziliśmy się na to, że będziemy mieli nie więcej niż 1600. Śmigłowce bojowe z bronią przeciwpancerną. Mieliśmy 43, możemy mieć 130, mamy 0. Z tej pory śmigłowce cały czas latają, natomiast broń przeciwpancerna, której miało używać, skończyły im się resursy, czyli po prostu zestarzały się tak, że nie nadają się do użycia bojowego. Samoloty. Samolotów kupiliśmy 40 kilka, natomiast możemy mieć 460, tak? Jeżeli dodamy samolot MiG-29 i F-16 i mamy 79 w sumie, do tego samoloty szturmowe są 22, 16. Amerykanie mówią, że to jest śledboxer, ponieważ to są samoloty bez systemów celowniczych, bez radaru. W związku z czym jedyne, co mogą robić, to dosyć szybko latać i zrzucać bomby, jak zakula świeczka, jak Niemcy ze Stukasu podczas II wojny światowej, bomby swobodnie spadające. To jest jedyne, co ten samolot może zrobić. Co ciekawe, bardzo ważne w łańcuch logistyczny, dzięki któremu możemy używać i naprawiać sprzęt podczas wojny. O ile czołgi są wpięte polskie Leopardy w łańcuch logistyczny, proszę zrozumieć, co mówię. Leopardy są wpięte w łańcuch logistyczny Bundeswehr. Co to znaczy? To znaczy, że w czasie wojny Niemcy decydują o tym, czy przyślą nam części zamienne. Samoloty F-16 są wpięte w system logistyczny Stanów Zjednoczonych. W związku z czym, żebyśmy mogli dostać do nich części zamienne, muszą się zgodzić na to Amerykanie. Przeciwpancerne pociski kierowane nowoczesne, które mamy, są w produkcji izraelskiej. W Polsce jest montownia, w związku z czym, żeby uzyskać nowe pociski, będziemy musieli mieć na to zgodę Izraela. Jak pokazał rok 2018, mogłaby być ona nadzwyczaj kosztowna. Jeżeli spojrzymy jeszcze na samoloty F-16, oprócz tego, że są wpięte do systemu logistycznego Stanów Zjednoczonych, to najprawdopodobniej jest w nich taki złoty guzik, to znaczy jest to system, który już nie jest analogowy sprzęt bojowy. Programy informatyczne są bardzo długie. Nie mamy dostępu do tego. Jak pokazuje doświadczenie tureckie, Turcy przez wiele lat próbowali uzyskać ten go źródłowy, nie dostali. Próbowali go otworzyć przez metodę rewers
trakcie tego kilku inżynierów tureckich miało nagłe zejście, nie tylko z powodu zawału, ale również z powodu wybuchu samochodu w miejscu, gdzie przejeżdżali. I po około 10 latach Turcy ogłosili, że uzyskali zdolność do operowania kodem źródłowym F-16 i modyfikowania go samodzielnie. W tym momencie Amerykanie ogłosili, dobrze, to damy wam ten kod. My nie poprosiliśmy o ten kod. A co on może w praktyce oznaczać? Dlaczego to było tak kluczowe dla Turcji? Otóż to może oznaczać, że jak pilot naciśnie spust przysłowiowy, celując na przykład w samolot izraelski z perspektywy tureckiej, mówię, to może się okazać, że samolot nie zareaguje, bo to będzie dla jego systemu cel zakazany. I tego typu możliwość istnieje, nie jest pewna, ale istnieje w samolotach F-16, a również wierni sojusznicy NATO amerykańscy, tacy jak Norwegowie, publicznie się skarżą na to, że najnowszy na przykład samolot F-35 w czasie rzeczywistym wysyła dane do Stanów Zjednoczonych, czyli samolot leci podczas ćwiczeń wojskowych w Norwegii i w czasie rzeczywistym z niego uchodzą dane, które są pozyskiwane przez Stany Zjednoczone. Dalej, rozpoznanie. Nie mamy własnego satelity. Jesteśmy całkowicie zależni od rozpoznania od naszego aktualnego sojusznika. Nie jest dużym problemem finansowym stworzenie rozpoznania satelitarnego. Z tego co wiem, ostatnio Białoruś nawet uzyskała taką zdolność. My jej nadal nie mamy. Marynarka wojenna, sytuacja, o której wszyscy Państwo wiedzą, mamy jeden z najstarszych na świecie, możemy być dumni. Nasze okręty podwodne są jednymi z najstarszych, które jeszcze pływają, zanurzają się i wynurzają się. W związku z czym jest pewien rekord. Natomiast oczywiście wiele terminów, które się pojawiło, w których się miały pojawić nowe okręty podwodne dla Marynarki Wojennej Wojska Polskiego, no minęło i nic się w tej kwestii nie stało. Korweta Gawron sposobu wydawania pieniędzy, jak pamiętam, za czasów rządu PO, minister obrony narodowej ogłosił, że będzie budowany ten okręt bezkosztowo. Jak Państwo sobie wyobrażają tego typu rzeczy, ale tutaj się zbyt dużo nie zmieniło z perspektywy dobrej zmiany. Jest jedna jednostka bardzo nowoczesna marynarki wojennej i mówię to bez żadnej złośliwości. Chodzi o dywizjon rakietowy, który ma bardzo dobre zdolności, może być używany rzeczywiście no, zasięg 200 km również przeciwko celom naziemnym. Wojska lądowe nie mają żadnego systemu, który mógłby się równać z tym systemem marynarki wojennej, z tym, że ten system bojowy jest na jelczach, to znaczy nie pływa, tylko jeździ po brzegu. Ale z perspektywy Bałtyku myślę, że to jest w sumie wystarczająca potrzeba. Dobrze by było, jakby wojska lądowe również coś takiego posiadało. Wojska zmechanizowane, to jest trzon wojsk lądowych Wojska Polskiego. I tutaj, jak już mówiłem, bardzo dużym problemem są zdolności przeciwpancerne, bardzo dużym problemem jest wiek sprzętu bojowego i bardzo dużym problemem, o którym się w ogóle publicznie nie mówi. I dobrze by było, żeby to się w końcu przybiło do świadomości publicznej, jest to, że tam potrzeba rekruta, to znaczy trzeba ludzi, którzy to wypełnią. W Polsce wielu ludzi się śmieje z tego, że mamy tak dużo oficerów, a tak mało szeregowych. No, wynika to z tego, że cała struktura wojska jest zbudowana wokół pomysłu bardzo rozsądnego, jednego z kilku rozsądnych, stworzenia dużej armii na czas wojny, która jest szpieletowa na czas pokoju. Problem w tym, że od 10 lat nie szkolimy rezerw. Jeżeli na to spojrzymy z perspektywy historycznej znowu, podobny problem miała Republika Niemiecka w latach 20. i na początku lat 30. XX wieku. I wszyscy jesteśmy uczeni, że Hitler przywrócił pobór, ale jakby Hitlera nie było, oni i tak by przywrócili pobór, bo po prostu szeregowy średni z poboru miał już ponad 40 lat i trzeba było zacząć ćwiczyć nowym. Otóż proszę Państwa, w Polsce średni poborowy rezerwista, średnia wieku rezerwisty, który ma być powołany do wojska na czas wojny, jest właśnie około 40 lat. Co może być bardzo dużym problemem za 3-4 lata politycznym, dlatego ktokolwiek będzie rządził, bo albo będziemy musieli publicznie się przyznać, że już nawet fasada nie istnieje Wojska Polskiego,
Albo będziemy musieli przywrócić pogór. Inną ewentualnością jest stworzenie wojsk zawodowych całkowicie. Z czym wydaje się, że koszt, efekt takiego rozwiązania mógłby być bardzo nieopłacalny. Dalej. Mamy wojska aeromobilne. Dwie brygady mamy do przerzutu helikopterami. Problem w tym, że nie mamy helikopterów, żeby pół brygady naraz przerzucić. Oczywiście bardzo się cieszę, że mamy te brygady, że żołnierze służą, są całkiem dobrze wyszkoleni, którzy tam służą. Natomiast problem jest w tym, że nie ma co udawać, że mamy wojska aeromobilne. Należy wyposażyć całkowicie tak zdolności do służby jako siły lekkie. I to jest kolejny problem, który często się pojawia w debacie publicznej. Bardzo często są wezwania ekspertów do najlepszego, najdroższego sprzętu, jaki możemy kupić wojsku lądowym, bo nasi żołnierze na to zasługują. Otóż jeśli nasi przodkowie w ten sposób myśleli, to w XVII wieku wystawiliśmy tylko husarię. A husaria nigdy nie była znaczącą częścią wojska polskiego w czasach I Rzeczypospolitej. Z tej prostej przyczyny, że to był system bardzo drogi, tak? Husarz był za drogi na to, żeby był jedynym żołnierzem, który broni Rzeczpospolitej. I tak samo dzisiaj są wojska zmechanizowane z najnowszym, najcięższym, najnowocześniejszym sprzętem bojowym. To jest coś, na co nie stać mocarstw w stylu Chin, Stanów Zjednoczonych czy Rosji, a tym bardziej nas. W związku z czym trzeba zerwać z tą iluzją tego, że możemy wszystkim żołnierzom zapewnić najlepszy możliwy sprzęt, a zacząć myśleć zgodnie z zasadą zapożyczoną tutaj z języka angielskiego, czyli good enough, tak, wystarczająco dobre. Sprzęt musi być wystarczająco dobry, a nie najlepszy możliwy, z przyczyn bardzo prozaicznych, budżetowych. W domu też nie używamy wszystkiego, co jest najlepsze, idealne, tylko że kupujemy rzeczy, które są dla nas wystarczająco dobre. Lotnictwo. Lotnictwo, piloci F-16 nadal są szkoleni za oceanem. Co to oznacza dla perspektywy samodzielności? Myślę, że nie muszę mówić. Wojska Obrony Terytorialnej. To jest rzecz, która jest, szczerze mówiąc, dosyć zabawna. Ta dziedzina obronności polskiej. Otóż aktualnie, o czym niektórzy politycy dobrej zmiany, z którymi rozmawiałem osobiście, nie mieli zielonego pojęcia, mamy dwa systemy obrony terytorialnej, czyli bataliony obrony terytorialnej wojsk lądowych na czas wojny wystawiane i wojska obrony terytorialnej, które nie podlegają, nie są w normalnej strukturze Wojska Polskiego. Teraz w batalionach obrony terytorialnej są rezerwiści, którzy są co jakiś czas powoływani na szkolenia i za swoją gotowość do obrony ojczyzny nie dostają oczywiście złamanego grosza, bo zgodnie z ustawą o obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy mężczyzna, który jest poborowym, ma po prostu taki obowiązek. I jak jest w wojsku w czasie ćwiczeń, to coś tam dostaje. Natomiast za to, że siedzi w domu, a WKU i będzie mobilizowany na czas wojny, nie dostaje złamanego grosza. W sumie nie jest nic złego. Natomiast żołnierze, którzy się zgłosili do terytorialnej służby wojskowej, za gotowość ewentualną obrony kraju, mają płacone co miesiąc. Jest to demoralizujące, myślę, dla ludzi, którzy wiedzą, że są przydzieleni na czas wojny do batalionów obrony terytorialnej, czy do jakichkolwiek rodzajów jednostek i oczywiście nie mają za to płacone. Co więcej, bataliony obrony terytorialnej są gotowe do wystawienia na czas wojny, natomiast wojska obrony terytorialnej nie mają gotowej jeszcze żadnej kompanii. Kompania niż batalion, tak? I zgodnie z zasadami sformułowanymi przez dobrą zmianę, żołnierz podpisuje kontrakt w obronie tego wojska obrony terytorialnej na 3 lata, a kompania ma osiągnąć zdolność bojową po 3 latach. Pytam się jak? Jeżeli mamy żołnierzy, którzy po 3 latach mogą odejść, a po 3 latach jednostka jako całość ma uzyskać zdolność bojową, to nawet jeśli 30% tych ludzi tylko odejdzie, to nagle się okazuje, że kompania nie jest zdolna do wykonywania swoich zadań. To oznacza, że to jest taki pościg za króliczkiem, którego nigdy nie złapiemy, tak? Nie ma jak sprawdzić efektywności tego systemu, bo on jest z definicji niewydolny i z definicji działać nie będzie. Tutaj też jest dużo takich problemów społecznych, psychologicznych. Otóż w wojskach obrony terytorialnej generał Kukła na przykład
się martwi publicznie o tym, że mają za mało niepełnosprawnych wciągniętych do wojsk obrony terytorialnej. Chwali się tym, że kobiet ma dwa razy więcej niż w wojskach, w innych rodzajach jednostek. Tak? Dumny jest z tego, że szeregową lat 44 matkę dwójki dzieci, która prywatnie jest dyrektorem zespołu szkół w Miodolnym. Tak? Oczywiście nazwę wymyśliłem, ale kobieta jest autentyczna i publicznie się chwalą o tym, że ona będzie służyła jako szeregowa. W normalnym systemie, w normalnym świecie dyrektorzy szkół po powołaniu do wojska dowodzą kompaniami i batalionami. A nie, tak jak w tym przypadku, jeżeli to jest obrona, to są jednostki terytorialne, ta pani dyrektor może być podległa pod swojego ucznia z klasy maturalnej. Tak? Już pomijałem tu nawet płeć tej pani. To jest zaburzenie całej idei jakiejś organicznej społeczności, w której mimo wszystko, mimo wielu prób różnych instytucji żyjemy nadal. W rozmowie autoryzowanej z Fundacją Adarma, szef sztabu Wojsk Obrony Terytorialnej publicznie potwierdził, że nie jest, znaczy, że on rozumie, że jest problemem stawiennictwo wojskowe na czas wojny kobiet, w związku z czym nie będzie to wymagane. I szkolimy żołnierzy, których nie będziemy wymagali, żeby na czas wojny stawili się na te do jednostki. Co więcej, zapewnił mnie, jeszcze raz, wywiad jest autoryzowany, że to nie jest żaden problem, bo oni tak układają strukturę kompanii i szkolenie, żeby żołnierze sobie poradzili bez tych pań, jak one nie przyjdą na wojnę. Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku służby wojskowej w Polsce, nadal mężczyźni mają obowiązek obrony ojczyzny i nie jest to jakaś aberracja tradycjonalistów społecznych, tylko to wynika po prostu ze społeczeństwa, ze struktury wręcz biologicznej człowieka. Tak? W wojsku często kobiety służą w miejscach, które są absurdalne z perspektywy nawet postury. Tak? Jeżeli mamy człowieka bez względu na płeć, który ma 1,60 m, waży 50 kg i jest kładowniczym moździerzem, w którym pociski ważą 15 kg. Jest to nie najbardziej efektywny sposób używania człowieka, tak? Którego przecież inteligencja mogłaby być użyta w logistyce. Na przykład. To już nawet pomijając to, że tutaj chodzi o panią jako taką. Dalej. Według aktualnych publicznych danych, WOT nie jest w stanie właściwie wypełnić żadnego zadania, które oficjalnie przy zakładaniu tych formacji były mu zlecone, bo wśród tych zadań było na przykład zwalczanie ataków cybernetycznych. Nie wiem, jak lekka piechota bez pojazdów zmechanizowanych chodząca po lesie może zwalczyć ataki cybernetyczne, ale to była teza, która była bardzo podkreślana przez Dobrą Zmianę i generała Kukułę. Teraz już na szczęście chyba przestali ze wszystkich deklarowanych celów istnienia WOT. Wydaje się, że na dzień dzisiejszy żaden nie jest możliwy do spełnienia. Nie tylko ze względu na ten cykl szkolenia i cykl służby, o którym mówiłem, ale właśnie ze względu na brak przeciwpancernych pocisków kierowanych. Tutaj jeszcze taka też cytat z szefa sztabu. Powiedział, że kompanie będą walczyć jako cała jednostka, czyli stu kilkudziesięciu ludzi. I ja pytałem, no dobrze, ale to i że za liniami drogę, 150 ludzi za liniami drogę, a jak oni się będą przemieszczać? Mówię, że to będą ciężarówki czy samochody terenowe. Nie, oni mają taki fajny pomysł, że oni będą jeździć na motorach. Proszę sobie wyobrazić 150 motocyklistów jeżdżących za liniami nieprzyjaciela i reakcję oficera rozpoznania Federacji Rosyjskiej na to. Tak? Pewnie założy, że to rajd jeżdżą i niech sobie tam jeżdżą, to nie będzie żaden problem. Znowu, to jest autoryzowane, więc w związku z czym mamy tutaj co najmniej poważny problem, który rzeczywiście jest obiektywny swoją drogą. Znaczy problem z komunikacją między wojskiem a społeczeństwem, pomiędzy wojskiem a politykami. Politycy często nie wiedzą, że bataliony obrony terytorialnej wojsk lądowych istnieją na czas wojny. I tutaj wracamy do tego, jak wygląda polska armia. Oficjalnie mamy 3 dywizje, wszyscy wiemy, że mamy 3 dywizje. Natomiast to są 3 dywizje na czas pokoju, na czas wojny. Ile mamy dywizji, to są nam ściśle tajne. Ale tu mogę uchylić Państwu radka tajemnicy, nie dlatego, że mam dostęp do tajnych danych, tylko dlatego, że umiem dzielić, bo mnie to nauczyć. Jeżeli
mamy limity sprzętu i musimy publicznie informować, ile mamy czołgów, armat, innego sprzętu, to jeżeli podzielimy ilość sprzętu przez etaty Wojska Polskiego, to wychodzi, że Polska jest w stanie wystawić, to jest ściśle tajne prawdopodobnie, 5 dywizji, tak? Mamy 3, wystawimy 5, powołując tych 40-letnich ludzi, którzy jeszcze zdążyli się załapać na obowiązkową służbę wojskową zasadniczą. Przy czym to nie znaczy, że jest teoretycznie to dobrze, tak? Ja się cieszę, że możemy wystawić te 4,5, 5, a nie 3. Ale sprzęt jeszcze musiałby być adekwatny i ćwiczenie musiały być adekwatne. U nas za trzeciej RP dywizja nigdy nie ćwiczyła. Brygady jak ćwiczą, to nie setką czołgów, tylko 12 czołgami, 10, 15, ułamkiem swoich zdolności. Ci ludzie nigdy nie prowadzili kolumn setek ciężarówek, setek pojazdów, nie żywili tylu ludzi w polu. Nigdy nie było tak, żeby cała brygada, trzeciej RP, żeby cała brygada zgodna z etatami na czas wojny wyszła na poligon po prostu na 3 dni, żeby zobaczyli, czy ktoś się nie zgubi, czy cysterna nie zniknie, no cokolwiek, tak? Tego po prostu w ogóle się nie ćwiczy. I teraz wracając do 1939 roku. Na czas pokoju mieliśmy na dywizji 30, na czas wojny mieliśmy wystawić 40, 1 września wystawiliśmy 23. Przy czym regularnie ćwiczono na poziomie dywizji. A i tak wyszło gorzej niż było założenie na czas pokoju. Czyli mamy 3 dywizje, wystawiamy te 4,5-5 dywizji teoretycznie. Proszę się nie spodziewać, że w razie kłopotu Polska Armia by wystawiła więcej niż 1,5 dywizji. Według analiz, które czytałem zachodnioeuropejskich, w ciągu miesiąca jesteśmy w stanie wystawić 1 brygadę, czyli 1/3, 1/4 dywizji w ciągu miesiąca. Rosjanie w samym obwodzie kaliningradzkim mają 11 korpus armijny, które ma siłę w uproszczeniu silnej dywizji, a oprócz tego mają 3 bazy materiałowe. Co to jest baza materiałowa? W samym Kaliningradzie. To jest dywizja na czas wojny, tak? To jest baza, której jest sprzęt, powołuje się rezerwistów, oni wsiadają do tego sprzętu i nie w pierwszym dniu wojny, a powiedzmy w 10, jest cała nowa dywizja. Tych dywizji na czas wojny Rosjanie w Kaliningradzie mają 3. Samo to polskiego, nie mówiąc o pierwszej armii pancernej odtworzonej przez Rosję w Smoleńsku, nie mówiąc o systemach antydostępowych, nie mówiąc o pociskach manewrujących Kalibr, czyli Skander. Jesteśmy po prostu z innej ligi i najwyższy czas, żeby polscy politycy i polskie społeczeństwo miało świadomość, że jesteśmy absolutnie z innej ligi niż Rosjanie. I przez 4 lata, od 2014 roku, to już 5, kiedy wiemy, że jest możliwa wojna w Polsce, czy przepraszam, możliwa w Europie, daj Boże, żeby jej nie było, ale niestety widać, że jest możliwa. Po pierwsze wiemy, że gwarancje amerykańskie są świstkiem papieru, bo Ukraina miała takie gwarancje. A po drugie wiemy, że mogą czołgi wjechać gdzieś, tak? I przez 5 lat w tej kwestii nie zrobiono prawie nic. Myślę, że na tym skończył raport. Myślę, że Państwo udostępnią, będzie publiczny, mam nadzieję, niedługo, w związku z czym będzie można się bardziej zapoznać z materiałem, o którym tutaj jakoś obrazowo powiedziałem. Może tylko jeszcze jedna rzecz z ostatniego tygodnia. Otóż często się mówi o Orbanie w Polsce, tak? Że Kaczyński, Orban, że tutaj jakiś sojusz, przyjaźń, że się będzie mógł wzorować. Co dziwiło w Orbanie? Przez cały czas, jak rządził, w ogóle nie patrzył na armię. Armia nie istniała węgierska, a on z tym nic nie robi. Z mojej perspektywy to bardzo poważnie podważało intencje odzyskania suwerenności przez rząd węgierski. Od końca 2018 roku wiemy, że to nieprawda. Zamówili nowe czołgi w Niemczech, także wymienią wszystkie swoje. Zamówili artylerię w Niemczech, mają samoloty w Szwecji, broń strzelecką z Czech. I żadnych systemów amerykańskich. Żadnych systemów amerykańskich. Cała armia będzie odmówiona. Jedna decyzja poważnego polityka. I publicznie Amerykanom pan Orban powinno wywołać trzęsienie ziemi w Polsce, bo od czasów de Gaulle'a nikt nie składał takiej deklaracji ani sugestii. Orban powiedział publicznie Amerykanom, że Węgry powinny być tak samo neutralne jak Austria. I
Jeżeli to państwo, które przez 10 lat, pomimo odzyskania suwerenności politycznej, się nie zbroiło, a teraz mówi, że chce być neutralne i się zbroi, moim zdaniem to powinien być dzwonek ostrzegawczy dla polskiej klasy politycznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przedstawienie sytuacji Wojska Polskiego. Dosyć wstrząsające, znaczy oczywiście i dla osób, które śledzą to, co dzieje się w Wojsku Polskim czy wokół Polskiej Armii, Polskiej Obronności. Jednak zadanie tego wszystkiego w jednym miejscu i opowiedzenie nawet tak skrótowe i tak jednak obrazowe, no musi wstrząsać każdy, kto tego słucha. Szanowni Państwo, teraz przystąpimy do kilku komentarzy, które wygłosił tutaj od stolika prezydialnego, a potem zaprosimy Państwa do zadawania pytań do dyskusji. Jako pierwszego poproszę o zabranie głosu pana Grzegorza Brauna. Szczęść Boże wszystkim ciężko pracującym. Jeszcze pytanie techniczne tylko. Jak nas słychać? Dobrze nas słychać? Tak? Prosimy, żeby mówić głośno, bo może nas w misjach słabo słychać. Głośno, blisko mikrofon i głośno. Szanowni Państwo, to jest wstrząsające, ale myślę, że to jest też kryminalne i kryminogenne. Ta rzeczywistość zarysowana w raporcie Fundacji Adama. Jeśli w sprawach polskiej obronności cokolwiek dobrego, przełomowo, radykalnie dobrego się wydarzyło w ostatnich latach, to na pewno zaliczałbym do takich dobrych wiadomości powstanie Fundacji Adama. Głos pana Jacka Hogi. Dzwon na trwogę, który bije już kolejny rok. To jest głos wołającego na puszczy. No, ale myślę, że fakt, że słyszymy ten głos tutaj, w murach Sejmu Rzeczypospolitej, że jednak nie mówimy tu do ściany, że przybyliście Państwo na tę konferencję, że słuchają nas rodacy Polacy, o, słuchają nas też i ci, którzy są żywo i żywotnie niezainteresowani istnieniem państwa polskiego. Myślę, że to jest jakaś nowa jakość i jest kilka nadziei, bo przecież, żeby zacząć się leczyć, trzeba najpierw chorobę zdiagnozować. Myślę, że zrelacjonowana tutaj historia najnowsza Polski, bo przecież obronność jako rdzeń, istota państwowości, esencja, probierz żywotności państwa. A zatem, jeśli opowiadamy o obronności, to opowiadamy w istocie o losach państwa, o dziejach narodu. Nasi jedyni i rzekomo bezalternatywni sojusznicy. Takie mniej więcej stosują kryterium. Nie wiem, czy Państwo wiecie o tym, że w ocenie własnych sojuszników Imperium Amerykańskie bierze pod uwagę to i tylko to kryterium. Zdolności obronne. Siły rażenia, jakimi dysponuje sojusznik. I tylko tak naprawdę to kryterium decyduje o tym, jak stoją sojusznicy w rankingu spraw ważnych, mniej ważnych, kompletnie nieważnych. I towarzysze amerykańscy mówią to najśmieszniejsze czy najstraszniejsze w tej sytuacji jest to, że oni o tym piszą, że to są oficjalne raporty, które idą tam na stół. Przypomina mi się zresztą relacjonowany przez pana Jacka raport Centrum Analiz Strategiczno-Budżetowych, taki think tank waszyngtoński CSBA,
Center for Strategic and Budgetary Assessments. Sprzed 2 lat raport. Najmniej istotny z teatrów przyszłej wojny, traktowany nie jako możliwość, ale jako pewność gwarantowana. Zresztą to, że wojna jest opcją nie do wyboru, tylko opcją, z którą trzeba, z nieuchronnością trzeba się pogodzić. Tu w Warszawie mowa była na jesiennym spotkaniu bezpieki wschodu, zachodu, północy, południa, Warsaw Security Forum. Z jesieni ubiegłego roku. Poszukajcie Państwo informacji na ten temat. To tam i Moskale, i Chińczycy, i Amerykanie mówili o tym, że wojna nadchodzi jako oczywistości i tylko z kurtuazji dyplomatycznej, jakby to powiedzieć, nie wypowiadali oficjalnych, najgorszych rokowań na najbliższe lata. Ale w kuluarach to już co innego. Przedstawia się w Polsce sojusz z Imperium Amerykańskim jako sojusz bezalternatywny. No, rezultaty tego, efekty zostały tutaj bardzo dowodnie wskazane. W tym raporcie Centrum Analiz Strategiczno-Budżetowych sprzed 2 lat towarzysze amerykańscy wykładają, jak nas widzą. Widzą nas jako siłę żywą, jako kartę przetargową. Pionka w rozgrywce, którą oni sami historycznie nauczyli się nazywać wielką grą imperiów. Ta wielka gra toczy się od XVIII stulecia. To jest pojęcie, które się zleksykalizowało w historiografii i anglosaskiej, i moskiewskiej. U nas tylko jest nieobecne. A więc jesteśmy takim pionkiem, który nawet nie zauważył, na jakiej szachownicy jest właśnie raz za razem zbijany. Otóż w tym raporcie CSBA, wracam i już te kwestie puentuję, mówi się o perspektywie podniesienia naszych zdolności obronnych do poziomu Hezbollahu. Do poziomu Hezbollahu. To znaczy Polacy jako bojówka, jako mięso armatnie, nie bójmy się użyć tego słowa, nad którym pełna kontrola. Wyposażonych w ten złoty guzik właśnie w F-16, wyposażonych w te środki dalekiego rozpoznania strategicznego, satelitarne. Tak jest, Białorusini mają już prawdopodobnie takie możliwości. Armia białoruska ma swojego satelitę. Kto go wystrzelił? Nie Moskwa bynajmniej, Chiny. Chiny wyniosły na orbitę okołoziemską pierwszego białoruskiego satelitę. Jeśli jeszcze raz tutaj z trybuny sejmowej ktoś Państwa będzie straszył Białorusią, ktoś będzie tutaj opowiadał o Białorusi jako chłopcu do bicia i takim rzekomo negatywnym skrajnie punkcie odniesienia dla polskiej polityki, to proszę przypomnieć o tym, że Białorusini mają satelitę, my go nie mamy. No ja myślę, że to jest po prostu materiał dla prokuratury. To, co zostało tutaj odczytane, dlatego że proszę Państwa, mamy tutaj, to ostatni będzie akapit mojego głosu, mamy tutaj do czynienia przecież z pełną ciągłością. Mamy ciągłość, która się wyraża tym, że korekta ustawy, ustawy regulującej zasady funkcjonowania opcji zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej. Mamy coś takiego. Zasady działania innych państw na naszym terytorium. Otóż poprawka do tej ustawy została przeprowadzona przez parlament za urzędowania pana ministra Macierewicza, ale przecież była to poprawka, która została przygotowana jeszcze przez ministra Siemoniaka. Jaka istota tej poprawki? Stworzenie ram prawnych dla legalizacji użycia ostrej amunicji przez siły zbrojne na obcych państw na terytorium Rzeczypospolitej, także poza terenem poligonu i również w czasie pokoju. Taką poprawkę przeprowadził pan minister Macierewicz, zastał ją na biurku, była już gotowa, przygotował ją minister Siemoniak. Do tego dołóżmy jeszcze
doktrynerskie utrzymywanie skrajnie niesprzyjającego polskiej obronności systemu reglamentacji dostępu do broni palnej. Oczywiście na to odzywają się takie głosy, że kto mówi o zaprzestaniu utrudniania Polakom sięgnięcia po broń palną po to, żeby zwiększyć własne poczucie bezpieczeństwa, żeby zwiększyć bezpieczeństwo własnego domostwa, ten najwyraźniej zachęca do jakiejś strzelaniny. Nie, proszę Państwa, to jest fałszywa alternatywa. Wszystkie kraje, wszystkie państwa sąsiadujące z nami utrudniają, owszem, dostęp do broni palnej, ale nie w takim stopniu, jakim to ma miejsce w Rzeczypospolitej. Są statystyki, jesteśmy najbardziej rozbrojonym narodem w tej części świata. Przecież dostęp do broni palnej to jest podstawa obronności, ponieważ kto ćwiczy się w sztuce celnego strzelania od dziecka, od młodości, ten jest lepszym materiałem dla żołnierza. Wojsko nie musi wydawać pieniędzy, których nie ma, na to, żeby młodzi ludzie ćwiczyli na strzelnicy. Otóż ci sami ludzie, którzy uczynili dogmat polskiej polityki obronnej z pomysłu instalowania na baz obcych wojsk. Ci sami ludzie doktrynersko upierają się, że Polacy są głupsi od Chinów, głupsi od Szwajcarów, od Czechów, od Białorusinów, od Moskali, o Amerykanach czy Żydach, nie wspominając. To jest, proszę Państwa, głupota skrajna, ciężka, choroba umysłowa lub zdrada stanu. Dla tych, którzy rzeczy, sądzę, że perspektywą właściwą byłby albo szpital dla psychicznie i nerwowo chorych, albo też areszt przy ulicy Rakowieckiej i powtórzę, Trybunał Stanu. To jest materiał dla prokuratury. Bardzo dziękuję za ten raport. Mam nadzieję, że ożywi on wyobraźnię opinii publicznej i wyostrzy spojrzenie na sprawę obronności Polski. Dziękuję za ten głos. Zanim oddam głos panu Januszowi Korwin-Mikke, chciałem przypomnieć też, że no będzie w tej chwili chyba trzecia rocznica jakoś nie tylko przegłosowania tej ustawy, o której mówił pan Grzegorz, ale również stworzenia mojej ustawy 1066, czyli niewolności obcych służb na terytorium Polski. To jest trzecia rocznica, kiedy leżał na zamrażarce sejmowej pana marszałka Kuchcińskiego. Bardzo proszę o słowo komentarza pana profesora. Dziękuję bardzo. No ja byłem w Komisji Obrony Narodowej w Sejmie i szczerze mówiąc specjalnie mi to zaskoczyło, bo mam jeszcze czasami kontakt z niektórymi oficerami naszymi. Coś czytam, także nie jestem zaskakującego. Ogólna teza powszechnie przyjęta brzmi, że armia jest zawsze gotowa do wygrania poprzedniej wojny. Obawiam się, że nasza armia obecnie nie wygrała do wojny z III Rzeszą w latach 70 przy jej ówczesnym uzbrojeniu. Także taka jest sytuacja naszej armii, czy nie tylko naszej armii. Nie chcę mówić specjalnie dużo o polityce, dlatego że no to nie to jest tematem dzisiejszego spotkania, tylko uzbrojeniu. No ale z całą pewnością widzimy, że uzbrojenie jest ciągle z połowy XX wieku. Nic się nie mówi o poruszaniu się przy pomocy ostrów atomowych, tych odrzutowych, prawda? Nie mówi się o rakietach takim, które mamy choćby Hezbollah, prawda, które chcemy strącać helikoptery i samoloty. To jest rzecz znacznie tańsza niż czołg, tylko wtedy się nie można wziąć takiej dużej łapówki, jeżeli się kupuje tanią rzecz. I to jest główny powód, dla którego nie tylko w Polsce kupuje się dla wojska rzeczy drogie, a niekoniecznie potrzebne, bo powtarzam, decyduje tutaj wysokość łapówki. I ponieważ nie chcę tutaj, przedłużę się zgadzam, co mój kolega Braun, że to jest kwestia dla Trybunału Stanu, rzecz jasna. Natomiast chciałbym tutaj powiedzieć coś innego.
zmieniła się od kilku dni sytuacja geopolityczna, mianowicie Stany Zjednoczone, a następnie oczywiście i Rosja, wywołały się z traktatu o rakietach średniego zasięgu. Do tej pory panowała równowaga strachu, że rakiety amerykańskie celowane są w Rosji, rosyjskie w Stanach Zjednoczonych i w wyniku tego każda ze stron boi się zacząć. Alarmowałem, że baza w Redzikowie może zachwiać tą równowagą. Równowaga może sprowadzić tę wojnę, do której zresztą zgadzam się z panem Braunem, że widzi się potrzeby tej wojny, wielki mocarz. Tylko okazuje się, że rezygnacja z tego traktatu oznacza, że wielkie mocarstwa postanowiły prowadzić tę wojnę, nie strzelają do siebie wzajemnie, tylko strzelają do swoich sojuszników. Ale kiedy średniego zasięgu będą oczywiście trafiały nie przeciwnika, tylko w nas na przykład. I cieszę się, bo o tym nie wiedziałem, zresztą na dobrą się dowiedziałem, że Węgry postulują neutralność. Ja akurat też kilka dni temu powiedziałem, zaraz po dowiedzeniu się, że Rosja wycofała się z tego, że również Polska powinna w tym momencie ogłosić neutralność, bo przy naszych obecnych zasobach wojskowych nie stać nas na żadną walkę. Po prostu trzeba ogłosić neutralność, co oznacza oczywiście wycofanie się z NATO. Chciałbym spytać jeszcze może, jaka jest sytuacja z gotowością naszej armii do walki z innymi, bo wszyscy mówią o walce z Rosją, a przecież można się zdarzyć, że będziemy musieli walczyć. Przed wojną się dzieją różne rzeczy. Jak ktoś się spodziewał, że Niemcy będą walczyli z Sowietami, prawda? Albo z całkowicie pokój, ale nikt tego nie przewidział. Czy nasza armia jest gotowa również do walki w razie czego z Niemcami, z Ukrainą, ja wiem, z czymkolwiek innym, bo można się nastawiać tylko jednostronnie, że będziemy walczyli tylko z jednym przeciwnikiem. Prawda? Armia musi gotowa do walki z każdym. I pytanie, czy w ogóle w sztabie są jakieś plany toczenia innych wojen niż wojen z Rosją, będący wojną zresztą tylko i wyłącznie w interesie Amerykanów. Dziękuję za uwagę. Pan Grzegorz jeszcze? Adrian, to pan, panie prezesie, pośrednio sam sobie odpowiedział. Jasna sprawa, że to najpierw zabijaliby się wzajemnie Polacy i Białorusi. Obie strony będą dążyły do rozegrania tego konfliktu per prokura. To jest ważna jeszcze rzecz, żeby zaakcentować, że kiedy mówimy o neutralności, to dokładnie tak jak pan premier Orban, mówimy o neutralności zbrojnej. O neutralności zbrojnej. Dlatego, że w polskiej przestrzeni medialnej hasło zadeklarowania neutralności jest bardzo często manipulowane i tłumaczy się opinii publicznej, że kto nawołuje do zadeklarowania neutralności w tej wojnie mocarstw, ten w gruncie rzeczy nawołuje do rozbrojenia, do kapitulacji. Zaznaczmy to, że to jest całkowicie nieuzasadnione. Właśnie przykład Węgier, przed chwilą tutaj przytoczony, jest najlepszą tego ilustracją. Można dbać o swoje, można rozumieć, że gwarancją istnienia państwa może być tylko jego własna armia, a jednocześnie bardzo wyraźnie odżegnywać się od udziału w cudzych wojnach. Proszę Państwa, jeszcze słowo komentarza ode mnie, który będzie jednak w znaczącej części polityczny, bo oczywiście to, co dzieje się z polską armią przez ostatnie dekady, jest pochodną decyzji politycznych, jest pochodną decyzji określonego kierunku. Te decyzje po roku 1989, jakie narzuciły elity okrągłe stołowe, to decyzje mówiące tak naprawdę o tym, że Polska nie ma być niepodległą. Po prostu. Abdykacja suwerenności w każdym wymiarze, jedyny cel postawiony państwu polskiemu, to jest dołączenie do struktur euroatlantyckich. Tak? I mamy tego konsekwencje na każdym polu. Gospodarczym, społecznym, kulturowym i wreszcie militarnym. Tak? Po
słabość i to skandaliczne uzależnienie to nie jest wypadek przy pracy. To nie jest wypadek przy pracy. Nie twierdzę, że to jest coś, co decyzyjnie zamierzał każdy, kto i geopolitycznej. To nie podlega wątpliwości. Nawet jeśli poszczególni ludzie chcą zreformować jakiś odcinek, nie do tendencji, chociaż być może nie mieli wyobraźni, czy nie mieli tej wiedzy, to trzeba jasno powiedzieć, że takie postawienie sprawy ze strony geopolitycznej, politycznej jest fundamentem tego, co się dzieje z polską armią. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Proszę Państwa, że oczywiście jedną z najistotniejszych elementów również w przypadku obronności kraju jest nie tylko poziom uzbrojenia, ale poziom morale tych, którzy mają bronić. Żołnierzy, a żołnierze żyją oczywiście w narodzie, żyją w społeczeństwie. Poziom patriotyzmu, poziom poczucia wspólnoty, poziom wszystkich tych wartości, które konstytuują właśnie wspólnotę narodową, jest niesłychanie istotne, tak? I to również przez te 30 lat jest całkowicie poddane tym procesom nacisku kulturowego i niszczone. I ostatnia wreszcie rzecz, to ten znakomity przykład węgierski, tak? Że zaczynają się zbroić wtedy, kiedy facem parabelu. Kto chce pokoju, ten się zbroi, ponieważ jaki ma mieć potencjał wojsko polskie? Ma mieć potencjał odstraszania przeciwnika. Ma mieć potencjał odstraszania potencjalnego agresora. To jest do zrobienia na dzisiaj. I on również będę pytał pana prezesa, jak on to widzi w ogóle, tak? W jakim układzie. I również podtrzymuję to pytanie, jak pan to widzi stan polskiej armii na tle naszego regionu. Ale trzeba też zwrócić uwagę, że polityka prowadzona przez kolejne rządy, a zwłaszcza rząd obecny, jest dokładnie przeciwna. Rozbrojone państwo deklarujące nieustannie, że jest na flance, że jest nieustannie w miejscu zderzenia, że jest nieustannie w konflikcie interesów, tak? Z najsilniejszym militarnym graczem w tej części Europy, występujące w interesie Ukrainy i tak dalej. No to jest, proszę Państwa, polityka niestety na tyle obłędna, że to, co się działo w latach 30. czy 39. Wygląda całkiem racjonalnie. Na tle tego, co dzisiaj fundują nam rządzący Polską. Dziękuję za te głosy. Poproszę jeszcze pana prezesa o to, żeby się ustosunkował, czy do tych pytań, czy odpowiedział. I poproszę o na początek zacytuję posła Antoniego Macierewicza, który był ministrem obrony narodowej. Cytat z pamięci, ale na pewno zachowując intencje pana posła. Nigdy od końca lat 30. Polska nie była w tak dobrej sytuacji geopolitycznej jak dzisiaj. I to jest prawdziwy cytat z pana Macierewicza, który powinien postawić wszystkie włosy na głowie wszystkim Polakom, którzy jakkolwiek kojarzą historię XX wieku. Co do sojuszy i neutralności, jest to kwestia polityczna, którą Fundacja się w ogóle nie zajmuje. Nas nie interesuje to, kto jest aktualnym sojusznikiem państwa polskiego. Interesuje nas to, żeby polscy oficerowie i polscy żołnierze mieli lojalność w rządzie warszawskim, a nie lojalność sojuszniczą. Co może być bardzo dużym problemem wśród części oficerów Wojska Polskiego i już jest poważnym problemem. Bo od 20 lat widzą marazm w Wojsku Polskim i profesjonalizm u aktualnego sojusznika. Z perspektywy zawodowej to musi ich kusić. Rozumieją Państwo? Jeżeli oni są uczeni przez swoich
cywilnych przełożonych, że jest to sojusz bezalternatywny, a widzą u sojusznika profesjonalizm, to może dojść do sytuacji, w której polski rząd będzie chciał zmienić politykę, a główne narzędzie siły nad Wisłą, czyli Wojsko Polskie, będzie miało lojalność. To jest bardzo duży problem. Dlatego istotne jest, żeby Wojsko Polskie było gotowe walczyć z każdym albo przeciwstawić się, jeśli tylko to wystarczy, każdemu przeciwnikowi, czy to będzie Niemiec, Rosjanie, czy Ukrainie, czy Amerykanin. Co do naszej sytuacji na tle sąsiadów, Niemcy nie są żadnym problemem, również ze względu na nowych Niemców. Tak myślę, można zgodnie z poprawnością polityczną określić tą część populacji istniejącą na terytorium państwa niemieckiego. Nie są brani poważnie w żadnych analizach wojskowych, między innymi właśnie z tego względu, że mają nowych Niemców. Tak samo Francuzi mają nowych Francuzów. Z perspektywy wojskowej to jest poważny problem w razie konfliktu. Czesi, Słowacy, Węgrzy, Litwa to są kraje, które na swoim poziomie bronią się. Zwłaszcza Czechy i Węgry tutaj są przykładami takiego bardzo racjonalnego zachowania. Białoruś jest państwem z piętro wyżej i takim, które jakkolwiek dziwnie to brzmi, mogłoby nam sprawić problem, jeżeli by chcieli Podlasie. Ukraina po 2014 roku krwią swoich żołnierzy, jakkolwiek będziemy patrzeć na ideologii, które ich napędzają. Ukształtowali nową armię, to jest zupełnie inna niż armia 2013 roku czy 2014 roku. Ostatnia gorąca fala, luty bodajże 2015 roku do Owacewo, pokazało, że pomimo tego, że ustępują Rosjanom czy separatystom, to jest już prawdziwa armia, która ma prawdziwe doświadczenie bojowe. Proszę pamiętać, że w Rosji 70% dowódców i szefów sztabów ma doświadczenie bojowe. 70%. U nas 0. Na Ukrainie 100% ma doświadczenie bojowe i pewnie z 90-70% jednostek. U nas 0, bo misje pokojowe i stabilizacyjne nie mogą się liczyć, bo tam jest medewak, czyli ewakuacja medyczna, tam jest sanktuarium, jak mówimy, czyli baza, która się bezpieczna. Tam są zdolności rozpoznania sojusznicze, których nie mamy. Jedyne, w czym może pomóc taka misja stabilizacyjna, to wyszkolenie na najniższym poziomie żołnierzy, podoficerów czy oficerów pierwszej linii, którzy mają po prostu kontakt bojowy. Natomiast niczego to nie uczy wyższej kadry wojskowej. Z perspektywy, kończąc, z perspektywy 2019 roku, niestety Ukraina ma większe doświadczenie po prostu od nas. Białoruś się zachowuje racjonalnie, Niemcami nie musimy się przejmować, a Rosjanie. Mówimy jako fundacja o zagrożeniu rosyjskim, że uważamy, że Rosja nas napadnie, tylko dlatego, że to wynika z aktualnego sojuszu, w którym jesteśmy. A jeżeli Państwo spojrzą na przykład na stronę internetową ambasady rosyjskiej w Warszawie, na publikacje oficjalne rządu Federacji Rosyjskiej, oni nas traktują jako potencjalnego wroga i to jest kulturowo podkreślane w mediach, w szkolnictwie rosyjskim od kilku lat. Cytuję, Polska zawsze stała w stronie aktualnego progresu. Tak, tam jest kształtowane społeczeństwo. Tego się nie robi z tej prostej przyczyny, że nas nie lubią albo mają kompleksy. Jeżeli to robią, to znaczy, że mają w tym jakiś głębszy cel. Rosyjski szeregowy jest nauczony, że Polak zawsze jest wrogiem i że Polacy doprowadzają do konfliktów światowych, w czym zresztą są zgodni z Amerykanami. Kilka lat temu, w 2015 roku, ukazał się taki w specjalistycznej prasie artykuł amerykańskiego autora o tym, że Polacy znowu mogą doprowadzić do wojny światowej. I musimy uważać, żeby nie dać się wciągnąć Polakom do wojny światowej. Tak? I to jest mentalność mocarstwa z naszej perspektywy, jest szokująca, ale musimy się nauczyć z tym żyć, że oni myślą inaczej niż my. Czyli z perspektywy Federacji Rosyjskiej na dzień dzisiejszy nie ma żadnych sugestii, że mogliby nas traktować jak normalnego sąsiada.
a ich zdolności wojskowe. Bo zdolność wojskowa nie jest czymś abstrakcyjnym, ona istnieje w konkretnym regionie świata. Zdolności wojskowe Rosji w Europie Środkowej są nieporównywalne z niczym innym. Ich widzenie gra nikt na dzień dzisiejszy. Prosiłbym, żeby Państwo to zapamiętali. Ich widzenie gra nikt. Amerykanie wprowadzili do Polski w ramach, jak to mówią, zabezpieczania psychicznego sojuszników, jedną brygadę. W swoich analizach piszą, że do obrony Polski, Pribałtyki, potrzebują 15 brygad. Nie mają skąd ich wziąć, bo ich po prostu nie mają. Żeby zachować swój status mocarstwowy, twierdzą, że powinni mieć zdolność do dwóch konfliktów regionalnych, nie mają zdolności punktowej i zmodyfikowali tezę, że w tej chwili muszą mieć zdolność do walki w trzech regionalnych wojnach ze względu na zwiększone ryzyko wojny, a zdolność mają półtorej. Oni nie są na dzień dzisiejszy w stanie utrzymać swojej projekcji mocarstwowej, militarnej nad Wisłą. I pierwszą rzecz, którą ćwiczyła ta brygada amerykańska, która weszła do Polski w ramach rotacyjnego stacjonowania, to była ewakuacja do Niemiec. Bardzo proszę, o zadawanie pytań. Dzień dobry, Karol Wilkosz, partia Korwin. Ja się zastanawiam, jak słuchając panów, bo wydaje się, że mamy dwa główne problemy. To jest słabe zarządzanie naszymi obecnymi zapasami finansowymi, a drugi problem – służalczość wobec naszych sojuszników. Bo myślę, że główny problem nie jest to, że jesteśmy w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, tylko to, no bo pamiętajmy, że prezydent Donald Trump na przykład jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jak Polacy mu robią łaskę za darmo, no to przecież nie będzie oferował, że a może byśmy wam dopłacili. Więc moje pytanie, czy obecnie Armią Polską i Ministerstwem Spraw Obrony Narodowej rządzą durnie czy agenci? I jak ich zwalczać? Jak zwykle jedni i drudzy. Jedni i drudzy. Bo przecież gdyby to była tylko taka prosta układanka, to za łatwo byłoby się połapać, kto jest kim. Ale myślę, że warto to podkreślać, że Amerykanie nie ukrywają swoich intencji i że problemem po naszej stronie jest również uporczywe przemilczanie tych faktów i informacji istotnych dla obronności państwa polskiego przez centralne media. Przez centralne media, które są istotnie twardą władzą w tej mierze, że one prowadzą politykę, a nie informują, dezinformują Polaków w tych sprawach. Kluczowa kwestia, gdyby nasi rzekomo bezalternatywni sojusznicy szczerze życzyli sobie pokoju na kontynencie europejskim, no to mają do tego bardzo proste narzędzia, bardzo proste sposoby zabezpieczania pokoju. Kontynent europejski może być bezpieczny, jeśli Europa Środkowa jest bezpieczna. Bezpieczeństwo w Europie Środkowej to samodzielna siła, a zatem możliwość przejawiania inicjatywy geostrategicznej przez Wojsko Polskie. Gdyby zatem nasi sojusznicy szczerze chcieli pokoju w tej części świata, to graliby na suwerenność państwa polskiego i graliby na wzmocnienie Wojska Polskiego, a nie stwarzanie tutaj jakichś dekoracyjnych elementów mających zmienić samopoczucie przeciętnego konsumenta programów dezinformacyjnych. Nie ma potrzeby delegowania do Polski nie mających, nie zmieniających bilansu geostrategicznego w tej części świata, szczątkowych formacji, nie dysponujących zresztą sprzętem, który pozwalał przejawiać inicjatywę geostrategiczną. Nie ma takiej potrzeby. Jest potrzeba wzmacniania Wojska Polskiego i bardzo chciałbym, żeby to tutaj wybrzmiało
zza tego mebla, że my tutaj zgodnie w naszym gronie radzibyśmy nieba przychylić Wojsku Polskiemu. Radzibyśmy nie tylko wzmocnić Wojsko Polskie w tym wymiarze materialnym, ale radzibyśmy też wydobyć polskich oficerów z tej dwuznacznej sytuacji, w której się znaleźli, którą pan Jacek Hoga tutaj nakreślił. Tę sytuację podwójnej, może potrójnej lojalności. To jest sytuacja, w której polscy państwowcy żadną miarą nie powinni w tę sytuację pakować żołnierzy, którzy bądź co bądź przysięgają bronić państwa i narodu polskiego. I trzeba im dać bronić państwa i narodu polskiego, a nie wysyłać ich za góry, lasy, morza, pustynie, po to, żeby tam ćwiczyli się w realizowaniu celów, które co najwyżej przeznaczone są dla żandarmerii polowej. Jeszcze jeden cytat z pana ministra Macierewicza. Ja też dokładnie pamiętam, jak pan minister wita przed dwoma chyba laty jeden z pierwszych pododdziałów armii amerykańskiej na ziemiach polskich i powiada, jest takie nagranie chyba jeszcze dziś dostępne w sieci, jak to dobrze, że wy jesteście tu, bo dzięki temu, że wy przybywacie, to nasi żołnierze mogą być tam, w Iraku, Afganistanie. No, proszę państwa, albo tworki, albo Trybunał Stanu. Szanowni państwo, ze swojej strony jeszcze dwa słowa komentarza. Pierwsza rzecz jest taka, że rzeczywiście to, o czym wspomniał pan Jacek, czyli no ten problem z tym, że żołnierze, że oficerowie oglądają mizerię polskiej armii, a mają do czynienia z najpotężniejszą armią świata, wydaje się bardzo istotny również pod względem takim mentalnym, bo kiedy pytamy bardzo często najwyższych oficerów w Wojsku Polskim o zdolności obronne Polski, to zaczynają: jesteśmy w NATO. Od tego zaczynają. Nie, kupiliśmy 100 czołgów, wyposażyliśmy właśnie nową brygadę, zbudowaliśmy, ukończyliśmy wreszcie Gawrona, tak? Albo wypuściliśmy nowy okręt podwodny. Nie, zaczynają od NATO. To jest ogromny problem mentalny, strategiczny, problem morale, o którym tutaj również już wspominałem. Armia zdemoralizowana, choćby była lepiej, najlepiej przygotowana, ale zdemoralizowana właśnie marazmem, zdemoralizowana zależnością, zdemoralizowana brakiem takiego przywiązania do własnego etosu i zdemoralizowana świadomością swojej słabości. Nie będzie dobrze się bić. Nie będzie dobrze się bić. I nawet nie tyle, że nie będzie dobrze się bić, nie będzie dobrym straszakiem wobec potencjalnego agresora, bo przecież o tym tutaj, szanowni państwo, mówimy. Trzeba naprawdę, naprawdę brać to mocno pod uwagę. Kolejne głosy. Czy są jeszcze jakieś pytania z sali? Prosiłbym o wyłączanie wszelkich urządzeń. Tak? Czy tam? Jeśli można. Bardzo proszę. Do mikrofonu. Łukasz Szywoda, partia Korwin również. Tylko trzeba mikrofon włączyć najpierw. O, teraz. Tak. Łukasz Szywoda, partia Korwin. Ja mam pytania dotyczące sprzętu. Pierwsze to, jak się państwo odnosicie do modernizacji posowieckiego sprzętu. Modernizacja T-72 trwa już chyba 10 lat, nie podjęto żadnych decyzji. Pojawiła się koncepcja modernizacji BWP-ów do niszczycieli czołgów, bodaj generała Skrzypczaka. No i moje pytanie właśnie, jak się państwo do tego odnosicie. Druga rzecz to zakup ostatnio śmigłowców Black Hawk w wersji nieznanej dla jednostek specjalnych. Jak to państwo oceniacie? I wydaje mi się, to już moja taka ocena, że to nas po prostu wpycha, że śmigłowiec średni może być tylko tego rodzaju. Żadne inne przetargi. No chyba są już, droga do nich jest zamknięta. I
trzecie pytanie o modernizację i zakup nowego sprzętu. Czy jesteście Państwo za tym, żeby Polska kupowała licencje i produkowała sprzęt tutaj? Chyba tylko przez PGZ to jest możliwe póki co. Czy jesteście Państwo za tym, żeby kupować sprzęt spółki? A co za tym idzie tak? Dziękuję bardzo. A jasne. Czy modernizacja tego, co jest w sytuacji, jak wiemy, że coś nowego nie pojawi się przez najbliższe kilka lat, jest bardzo rozsądną decyzją. Nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. Tak? Usuwanie czegoś, co jest przestarzałe w zamian za to, że nie będzie nic, nie wydaje się racjonalną decyzją. Trzeba mieć świadomość, że w ogóle sposób myślenia przy modernizacji czy zastępowaniu starego sprzętu nowym jest absurdalny. Mamy mieć nowy pojazd piechoty Borsuk i on ma być produkowany w ilości 50 sztuk rocznie. To żeby wymienić wszystkie BWP jedynki, które mamy, to będziemy to robić przez ponad ćwierć wieku. To znaczy, że przy wycofywaniu ostatniego BWP jedynki on będzie miał fizycznie ten model lat 60 ponad, a koncepcyjnie 80. No to jest aberracja, to jest oderwanie od rzeczywistości. Trzeba być przygotowanym na to, że trzeba taki, na tyle rozbudować fabryki, żeby być w stanie wystawić te tysiąc sztuk naprawdę w ciągu do 5 lat. I wydaje się to z perspektywy dzisiejszego polskiego przemysłu zbrojeniowego niewykonalne, bo tak rzeczywiście jest. Natomiast trzeba podjąć ten wysiłek alarmowo, kupując to, co potrzebujemy na teraz za granicą spółki. Bo jedno nie powinno wykluczać drugiego. I choć to się wydaje nierealne przemysłowo w tej chwili, to kilka lat temu nierealne się wydało, bez względu na to, czy jest racjonalne, czy nie, pomysł 500+. Ja bym naprawdę wolał, żeby te 500+ poszło na sprzęt Wojska Polskiego niż na rodzinę asystenta ojcem rodziny, który też otrzymuje 500+, tak? Ale naprawdę broń jest potrzebna, żeby bronić dzieci. Jak będziemy mieli dzieci, a nie będziemy mieli broni, to ktoś nam te dzieci po prostu zabierze. Także reasumując, i kupowanie spółki, i stworzenie własnych zdolności produkcyjnych poza państwową grupą zbrojeniową. Z tej prostej przyczyny, że jak mamy producentów autobusów, producentów ciągników rolniczych, to ci ludzie naprawdę są w stanie założyć fabrykę zbrojeniową, tylko niech im rząd przestanie przeszkadzać i po prostu na to pozwoli. Proszę Państwa, chciałem pozdrowić w międzyczasie wszystkich internautów, podziękować ludziom z redakcji Mediów Narodowych w sensie za prowadzenie transmisji internetowej. Bardzo dobrze, że ona jest, dlatego że mamy również głosy z internetu. Również niektórzy dziennikarze dostrzegli naszą konferencję. Na przykład pan redaktor Miłosz pisze tak, i tutaj chciałbym od razu, żeby pan Jacek się odniósł do tego. Na konferencji właśnie pada kwestia, że żaden z polskich dowódców nie ma doświadczenia pokojowego, bo misje stabilizacyjne i pokojowe się nie liczą, bo jest medalak. Ciekawe, jak to powiedzieć bliskim ponad 50 Polaków i Polaków w Afganistanie. Czyli jest teza, że no, skoro polegli tam Polacy, no to jest doświadczenie bojowe. Może jeszcze raz, tak jak mówiłem, szeregowi, podoficerowie, oficerowie z kontaktu bojowego oczywiście uzyskali doświadczenia. Natomiast to nie znaczy, że generał dywizji będzie wiedział, jak przesuwać tysiące pojazdów, zapewnić wszystkim paliwo, smary, części zamienne, jak sprawić, żeby logistyka się nie zerwała, jak sprawić, żeby żołnierze im się nie przeziębili podczas grudniowej nocy w polu. To naprawdę są takie prozaiczne, absurdalne rzeczy, które mają znaczenie na wojnie, tak? Która z polskich jednostek była 2 tygodnie w styczniu podczas pluchy, odwilży czy mrozu na poligonie przez 2 tygodnie bez przerwy w zgodzie z etatami wojennymi, a nie, że wybieramy sobie wisienki, to co na pewno zadziała i wysyłamy na poligon. Dowódca dywizji, bez względu na to, ilu straci ludzi na misji stabilizacyjnej, nie ma doświadczenia z wojny, pełnoskalowego konfliktu z wojny manewrowej. Wydaje mi się to na tyle oczywiste, że nie widzę tu powodu
głębiej rozwijać tego tematu. Dziękuję. Tam był jeszcze głos z tyłu sali. Pracowniczki Ruch Narodowy. Ja mam do szanownych prelegentów pytanie, które dotyczy obrony terytorialnej. Wiemy, że obrona terytorialna miała być czymś konkretnym, czymś, co będzie tanie, skuteczne, konkretne, że przeszkoleni zostaną młodzi ludzie i będą dbali o to, żeby bronić naszych granic. Czy w tej chwili obrona terytorialna pełni taką funkcję? A jeśli nie zostało to wykonane w takim stopniu, jak powinno, to jak powinno to wyglądać rzeczywiście? W jaki sposób powinno zostać to wcielone w życie i na jakiej przestrzeni, nie wiem, ilu lat? Myślę, że zaczniemy od pana Jacka znowu, ewentualnie będziemy uzupełniać. Jak pokazali Ukraińcy w 2014 roku, jak pokazuje historia wojen XX wieku, jednostki obrony terytorialnej do poziomu brygady, która ma zdolność występowania całością sił, a nie wysyłania jakichś swoich elementów do działania. Od pomysłu do przemysłu, czyli od momentu decyzji politycznej do momentu zdolności działań całej brygady, kilku tysięcy ludzi razem, synchronicznie, że tak powiem, to jest 6 miesięcy. Jeżeli jest rzeczywista wola polityczna w Polsce, poziom ma być kampanii i osiągnięty ma być po 3 latach, a wiadomo, że nie będzie osiągnięty po 3 latach, w związku z czym jest to wielkie, wielkie oszustwo, na którym największe konsekwencje tego poniosą żołnierze służący w ramach terytorialnej służby wojskowej, bo są oszukanymi ludźmi, którym się daje wrażenie umiejętności, wrażenie wyszkolenia, symbolikę, parasol, tak? Bodajże tam mają mieć symbolikę nawiązującą do polskiej tradycji i zero zdolności rzeczywistych. Tak? Współcześnie karabin to jest naprawdę za mało. Fajnie, że mają groty, które przedtem były MSBS-ami. Fajnie, że będziemy mieli pistolet, który jest nazwany WIS-100 na pamiątkę pistoletu sprzed 1939 roku. Czekam, kiedy nowy model szabli wprowadzą, bo to jest ten poziom absurdu, tak? Cieszyć się z karabinu i pistoletu, jak są rakiety manewrowe. W czasie, kiedy my mieliśmy świetną szablę Su-34 zaprojektowaną, Niemcy mieli myśliwce Messerschmitt-109 zaprojektowane. I to jest skala problemu, która nadal jest aktualna. Elementem tego oszustwa jest też szczegółowa redakcja kontraktów, jakie podpisują ludzie zgłaszający się z autentycznym entuzjazmem do obrony terytorialnej. Proszę zwrócić uwagę na to, że państwo polskie nie bierze na siebie odpowiedzialności już nie tylko za ewentualną śmierć w boju, ale nie bierze odpowiedzialności za skręconą nogę na poligonie. I dlatego powiadam, bezkosztowe mięso armatnie. To woła o pomstę do nieba i to woła o prokuratora i Trybunał Stanu. Ja tylko uzupełnię, że ogłaszając w 2016 roku program Ruchu Narodowego, myśmy tam między innymi zawarli koncepcję nazwaną tak militaryzacja narodu i ta koncepcja opiera się na 3 elementach, z których drugim jest obrona terytorialna. Pierwszym elementem jest powszechne przeszkolenie młodzieży w szkołach średnich, wprowadzenie po prostu w ramach, ja nie wiem, przysposobienia obronne już chyba nie funkcjonuje nawet pod tą nazwą, tylko funkcjonuje jako, nie wiem, czy coś zostało poza dmuchaniem fantoma obecnie w szkołach średnich. Więc naszym celem było to, co miało być realizowane przez obecny rząd, czyli strzelnica w każdym powiecie i obowiązkowe przeszkolenie dla każdego młodego człowieka, który chce uzyskać dowód osobisty. Tak, oczywiście ktoś jest niepełnosprawny fizycznie czy psychicznie, to nie jest zwolniony z tego obowiązku, ale szkolenie powiązane również ze strzelnicą, tak? Z takiego rodzaju broni, którego Wojsko Polskie miałoby w danym momencie używać najpowszechniej, czyli strzelnica i podstawy puszczy. Drugi element to obrona terytorialna, ale obrona terytorialna no właśnie przywiązana do terytorium. Obrona w sensie powiatowym. W dużej mierze zależy
która no, nie jest tym więcej maratonu. I dopiero ten trzeci element, czy jakby trzeci podstawowy element, jeśli chodzi o wojsko, to oczywiście kompleksowa modernizacja armii. Dokładnie w tym duchu, o którym mówił tu pan Jacek Hoga, to znaczy przede wszystkim oparta o tanie środki odstraszania, tak? Broń przeciwlotnicza, broń przeciwpancerna, czyli niszczenie potencjalnego agresora, a daj Boże, jeśli nam pozwolą na to środki finansowe i rozwój gospodarczy, no to przejście do bardziej ofensywnych zdolności, zdolności polskiej armii. To mogę jako uzupełnienie tutaj, nie wiem jak pan Jacek się tutaj ustosunkuje. Malutki adwokatem z perspektywy technicznej, bo tutaj dusza mi krzyczy w środku i muszę. Obrona terytorialna powiatowa przywiązana jak chłop pańszczyzniany do ziemi, z perspektywy wojskowej to jest ludzkie pole minowe, tak? To jest potykacz, o który przeciwnik ma się potknąć i to nie jest cena moralna, tylko cena techniczna. W związku z czym ja rozumiem, że można chcieć czegoś takiego, to czasami jest przydatne, pomimo strasznych strat. Natomiast trzeba mieć świadomość, że to jest ludzkie pole minowe i nic więcej. I po prostu nic więcej, z perspektywy czysto technicznej. Ja się cieszę, że tutaj wykazujemy ogromną zgodność w koncepcjach. Chciałem tylko powiedzieć, że zawsze postulowaliśmy 100-tysięczną armię zawodową, ale mam na myśli armię zawodową, czyli 100 tysięcy żołnierzy, nie samych generałów, nie bataliony kobiece, nie urzędników. I proszę mi nie mówić, że Polski nie stać na 100-tysięczną armię. Chciałem powiedzieć, że Księstwo Warszawskie, które liczyło 4 miliony ludzi, miało 100-tysięczną armię. I naprawdę jest to skandal zupełny, że się płaci pieniądze na rozmaite inne rzeczy, a nie stać nas na armię. W przyszłości będzie trochę więcej. Tak, armii zawodowej trzeba zapewnić jakoś przyzwoite uzbrojenie, więc na to nas pewnie nie stać. Natomiast na pewno nas stać na to, czy tu wszyscy mówili, żeby ten młody chłopak, miał tam 15, 16, 17 lat, kiedy się jeszcze nie boi, prawda, poszedł sobie na wakacje, to wakacje spędził do 2 tygodnie w wojsku, nauczył się strzelać z tego pistoletu, żeby jakbym miał w domu ten pistolet, żebym mówił, bo to nie jest tak łatwo. Tutaj panie Jasko, to nie jest tak, że ktoś będzie strzelał tych jednostek, tylko po prostu, że będzie wiadomo, że w każdym mieście każdy ma pistolet, to nie jest tak łatwo okupować kraj, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo straszne. Pełna zgodność w tej sprawie na pewno między nami. Oczywiście to jest odstraszane. Fundacja Darma oczywiście nie mam nic przeciwko temu, że przeciwnie. Od 3 lat ciężko pracuje nad tym, żeby wszyscy w Polsce mogli mieć broń. Tak? Każdy człowiek, kto spędzi te co najmniej 2 tygodnie, 15 na to strzelać, ale nie tylko broń. Moim zdaniem nie stać nas na to, żeby mieć PTR, że tak powiem, w każdym szopie jak w Szwajcarii, ale stać nas na to, żeby broń przeciwpancerna była na poziomie powiatu i żeby te jednostki obrony mogły z niej korzystać. To nie jest możliwe. Koszt, jak pan słusznie powiedział, to jest 50 zł od jednego takiego pocisku. To nie jest naprawdę coś, na co nas nie stać. Także zamiast tego się kupuje bardzo kosztowne rzeczy, które są dlatego kosztowne, że za to są łapówki. Więc sobie jasno. I o to w tej sprawie chodzi. Tam było chyba $50, ale myślimy o złotówce tak silnej jak dolar, więc... Tak. Słowa mierne są dwa pytania do pana prezesa Jacka Hogi. Czy mógłby pan naświetlić jeszcze dwa wątki, które wcześniej znajdowały się w pana wypowiedziach? Pierwszy to porównanie polskiego szeregowca do szeregowca amerykańskiego, tudzież hiszpańskiego, czym się różnią. A drugi to opis polityki zakupowej w Wojsku Polskim w kontekście instrukcji dotyczących sabotażu. Tak, no, druga kwestia to jest cały materiał taki krótki, nie wiem, 20-30-minutowy na kanale Fundacja Darma, który zachęcam, do którego przesłuchanie zachęcam. Chodzi o to, że jeżeli porównamy instrukcję OSS, czyli poprzedniczki CIA na temat sabotażu, to tam sabotaż nie wygląda tak w tym ściśle tajnej instrukcji, która po 50 latach została odtajniona, jak nam to się wydaje, że nie wiem, wysadzanie wagonów kolejowych, wysadzanie mostów. Oni tam piszą o organizacji pracy administracyjnej. Otóż po pierwsze kluczowe jest to, żeby decyzja nie była podejmowana jednoosobowo, a komisyjnie.
Po drugie, ważne jest, żeby komisja podejmująca decyzję miała ciało doradcze, oczywiście komisyjne, które będą analizować tą kwestię i po zasięgnięciu kompetentnych czynników przesyłać swoją sugestię decyzyjnemu komitetowi, który podkomitety oczywiście powinien stworzyć, które będą analizować szczególną tematykę. I obawiam się, że ten podręcznik sabotażu został w III EP użyty jako instrukcja obsługi stworzenia MON-u. I w sensie ścisłym, to znaczy jest instrukcja ministra obrony narodowej, bodajże jest numer 141 z 2017 roku, liczba mówi z pamięci na kanale Fundacja Państwo sobie to znajdą. Tam na wizji liczę, ile jest komisji, do której musi się odnieść komisja, która podejmuje decyzję zakupową. To jest od 7 do kilkunastu w każdej kwestii. Z zastrzeżeniem, że nie jest to lista zamknięta. I stąd też jest paraliż decyzyjny. I no, procesowych dowodów na to nie ma. Natomiast jeżeli spojrzymy na Polskę, tak jak patrzymy na historię innych krajów w innych wiekach i na oburzenia Amerykanów, Rosjan a propos rotacyjnej obecności, pewne poszlaki są w mediach już wcześniejsze, to decyzja Rosjan na wyrażenie zgody na uczestnictwo Polski w NATO w 1997 roku miała prawdopodobnie tajny załącznik. I ten załącznik określał, że tutaj nie ma być skutecznego, rzeczywistego przemysłu zbrojeniowego i tu nie ma być, to już było, ta część jest publiczna, żadnych jednostek wojskowych amerykańskich. I w 2014 czy 2015 roku Rosjanie publicznie zarzucili złamanie aneksu, o którego istnieniu formalnie nikt nie wie. Tak? To było jawne. Nie wiem, może by się mieli, bo ja bym powiedział, to znaczy, są dwie części. Tak? Dlatego to wiedziałem, ale wydawało mi się, że to jest powszechnie znane, że nie może być stałych jednostek. Jest oczywiście ominięcie, bezczelne ominięcie. Co do tego zgoda, chodzi mi o przemysł zbrojeniowy na terenie Polski. Jak z tej perspektywy państwo spojrzą na likwidację w Polsce fabryki silników czołgowych? Po prostu, bo się już nie opłaca. W momencie, kiedy mieliśmy kontrakt na 300 bodajże wozów zabezpieczenia technicznego, to taki czołg bez wieży wypuszczenia, do Indii. Teraz kary umowne trzeba płacić, bo nie sprzedamy ich tych czołgów, tych wozów zabezpieczenia technicznego, bo nie mamy silników do nich. Bo na złom poszła linia produkcyjna, a dzisiaj nie mamy żadnej fabryki, która ma zdolność produkcji silników. I druga kwestia, przeciętny szeregowy amerykański, jak państwo mogą obserwować w galeriach handlowych, na pewno w Toruniu, bo na przepustki chodzą po Toruniu, ma lat 19-22, jest młodym człowiekiem bez żadnych zobowiązań. Przeciętny polski szeregowy ma około 30 lat, żonę, dom i kredyt na ten dom. Proszę sobie uświadomić, jaka to jest różnica z perspektywy wojny. Jeżeli jeden jest 19-latkiem, który nie ma żadnych zobowiązań, jest supermenem, jak każdy 19-latek czuje się nieśmiertelny, a drugi ma kredyt na głowie, żonę i dwójkę dzieci. Proszę państwa, powoli zbliżamy się do końca. Jeśli jest jeszcze jakieś jedno pytanie, to ewentualnie możemy je dopuścić, ale chyba bardzo proszę. Ja chciałem tylko takie bardziej złożyć świadectwo, bo niedawno wróciłem ze Stanów i miałem jednego współlokatora, którą pierwszą rzeczą, którą mi powiedział, było to, że chciałby trzymać karabin półautomatyczny. I my się wszyscy zgodziliśmy, tylko mieliśmy jeden warunek, że zabierze nasz, żebyśmy sobie z niego postrzelali. Chciałem powiedzieć, że w Stanach jest bardzo normalne, że każdy ma broń, że w wieku 18 lat można kupić broń, a piwo w wieku 21, a my pozwalamy na piwo w wieku 18, więc myślę, że nie powinno być problemu z bronią. Dziękujemy za ten głos. Jeszcze na koniec poprosimy oczywiście pana Jacka o jakąś myśl, bo ciężko, żeby sumował do końca ten raport, tak? Ale jakąś myśl na koniec. Najpierw pana Grzegorza i pana Jacka poprosimy o... W ubiegłym roku, szanowni państwo, przeminęła rocznica bez większej uwagi, mało kto odnotował, 40 lat wcześniej zginął w wypadku drogowym na Środkowym Pomorzu chyba inżynier pułkownik Kaliski. Inżynier pułkownik Kaliski
niedoszły ojciec polskiej bomby atomowej. W latach 70. prowadził projekt, który prawdopodobnie przekroczył ramy dopuszczalne z punktu widzenia Imperium Sowieckiego i być może to była jedna z przyczyn przystąpienia do wymiany Gierka na Jaruzelskiego, właśnie projekt inżyniera Kalińskiego. Warto o tym poczytać, warto o tym przypomnieć, dlatego że świadectwem naszego upadku Rzeczypospolitej trzeciej i pół jest także i to, że tak jak doktrynersko utrzymuje się reglamentację dostępu do broni palnej, tak samo doktrynersko w ramach abdykacji z suwerenności polskie władze państwowe, o ile mi wiadomo, nie doszły nawet do poziomu wczesnego Gierka. Nie doszły do poziomu wczesnego Gierka. Tutaj sama myśl o tym, że Wojsku Polskiemu można, da się i należy zapewnić narzędzia, które z kolei państwu polskiemu, jego dyplomacji, dadzą argument odstraszania w stosunkach międzynarodowych. Sama ta myśl jest tutaj surowo zakazana. W tych murach w Sejmie nie uczczono pamięci pułkownika inżyniera Kalińskiego minutą ciszy, ponieważ obawiam się, że kto by to zaproponował, to mógłby się liczyć z konsekwencjami, które spotkały tureckich inżynierów czy funkcjonariuszy. Oczywiście, że Polska jest stroną międzynarodowych porozumień o nierozprzestrzenianiu do proliferacji broni niekonwencjonalnej, ale jest też równie oczywiste, że niektórzy gorący zwolennicy non-proliferacji, na przykład państwo położone w Palestynie, dysponują bronią niekonwencjonalną. I tak długo, jak długo świadomość, wyobraźnia polskich polityków jest zamknięta i na tę sprawę dostępu do broni palnej, i na sprawę wyposażenia Wojska Polskiego w broń niekonwencjonalną i środki dalekiego rozpoznania strategicznego, tak długo Polska jest skazana już nie na rolę wasala, bo wasal to brzmi dumnie. Kto zna historię wieków średnich, ten wie, jak dumnie to brzmi wasal. Polska nie jest wasalem. Polska jest lokajem, który zszedł właśnie do poziomu frotelki podłogowej. No i my tu w tym składzie chcielibyśmy zacząć podnosić Polskę z powrotem już nie na kolana, tylko do pionu. Szanowni Państwo, uzupełniając to, jako członek Komisji Energii i Skarbu chciałem powiedzieć, że od 3 lat nie tylko nie ma mowy w ogóle o broni niekonwencjonalnej dla Wojska Polskiego, ale nie mowa też mowy o, znaczy jest dużo mowy i zero aktów wykonawczych zgodnie z tymi wszystkimi przepisami o komisjach, podkomisjach odnośnie energii atomowej w postaci elektrowni. To tylko tak zaznaczam, że... Przepraszam, Adrian, w latach 2010-2012 z Polski wywiezione zostały bardzo skromne rezerwy materiałów rozszczepialnych, produkt uboczny działania naszych eksperymentalnych reaktorów, ekstrakcji materiałów rozszczepialnych z Polski pod pretekstem zabezpieczania ich przed międzynarodowym terroryzmem dokonała armia amerykańska, wywożąc te materiały na Syrię. Tak? 2010-2012 nasz bezalternatywny sojusznik wywozi skromne rezerwy polskich materiałów rozszczepialnych na Syrię. Pan prezes zapytał mnie, skąd to wiem. Komunikaty Polskiej Agencji Prasowej, lata 2010-2012. Chciałbym tylko dodać dwa zdania, mianowicie nawet nie musi być tak, że my musimy posiadać aktualnie broń
posiadanie broni atomowej, jest ich taka zdolność do wyprodukowania broni atomowej. Niemcy potrafią wyprodukować broń jądrową w ciągu 30 dni. Co jest de facto ominięciem tych umów międzynarodowych. My powinniśmy po prostu wyprodukować elektrownię, technologię i technikę przenoszenia, która również nas do tej kategorii krajów, które tak naprawdę w razie czego w ciągu 30 dni tą broń mogą wyprodukować, powinniśmy włączyć. Tak jest. Elektrownia jest kolejną kadencję, czwarty już rok, koncertowo porana i jakikolwiek jej, mówiąc kolokwialnie, projekt. Proszę Państwa, jeszcze na koniec słowo od naszego głównego dzisiejszego prelegenta. Panie Jacku, jakieś słowo podsumowania? Z klasyki literatury polskiej. Jeśli nic się nie zmieni w sprawie obronności, która może być kluczowa, podręcznik dla generałów amerykańskich, nowa wersja rok temu wydana, podkreśla na początku, że należy zapomnieć o misjach stabilizacyjnych i zaakceptować straty na poziomie kilku tysięcy dziennie w następnej wojnie. To jest podręcznik dla amerykańskich generałów. Kilka tysięcy dziennie to jest coś, co ma nie trwożyć amerykańskiego generała. To już nie jest helikopter w ogniu, gdzie zginęło kilku Amerykanów i robimy film o wspaniałych bohaterach, tak? Nic nie jest tak ważne w państwie, żeby po prostu dalej trwało, jak to, żeby miało zdolności obronne. W związku z czym to powinna być absolutnie kluczowa rzecz dla każdego rządu polskiego, żeby przywrócić zdolności obronne. W innym przypadku obawiam się, czy to do dobrej zmiany, czy do jakiegoś innego rządu, który tego nie zrobi, będzie można zacytować literaturę sprzed 100 lat. Miało się chamy złoty róg, a jak się skończy, wszyscy wiemy, mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale na dzień dzisiejszy wszystko na to wskazuje. Proszę Państwa, dziękuję bardzo serdecznie za udział w dzisiejszym posiedzeniu. Dziękuję gościom, prelegentom. Zapraszam na kolejne, nie mniej ciekawe tematy będziemy poruszali w najbliższych już tygodniach. Dziękuję, do widzenia.